Szczęść Boże, Justyna Zembrzyska. Czas na poranne wydanie informacji dnia. Zapraszam. Dokładnie rok temu rosyjski agresor zaatakował Ukrainę. Uderzył z kilku kierunków. Nie zdołał zająć Kijowa, a frustracja zaprowadziła go do tysięcy zbrodni wojennych. Wczoraj w orędzie do Polaków prezydent Andrzej Duda mówił, że tylko zwycięstwo Ukrainy jest szansą na trwały pokój. 24 lutego 2022 roku na stałe zapisał się na kartach historii. Tego dnia wszyscy zdaliśmy sobie sprawę, że jest Europa, że jest świat przed i po 24 lutego. Rosja pokazała swoje prawdziwe oblicze, imperialne i kolonialne. Podjęła działania zbrojne przeciwko niepodległości i suwerenności terytorialnej Ukrainy. Wojska agresora ruszyły około godziny 4 w nocy czasu polskiego. Przekroczyły granice od wschodu i południa. Zaatakowały też od północy z terytorium Białorusi. Dzień przed inwazją prezydent Andrzej Duda był w Kijowie. Spotkał się z ukraińskim przywódcą Wołodymyrem Zełenskim. Powiedział mi wówczas, możemy się już nigdy nie zobaczyć. Nikt tu się nie podda. Będziemy walczyć do samego końca. Przekładając wolność i niepodległość ponad własne życie, przelewając własną krew w obronie prawa do istnienia suwerennej Ukrainy, Rosja napotkała silny opór. Putin chciał podbić Kijów. Przegrał. Czas działał na jego niekorzyść, a sprzęt, jaki Ukraina otrzymała od sojuszników z NATO, pozwalał jej na skuteczną obronę. Plan Putina i to, czego się spodziewał, polegało na zdobyciu Kijowa w ciągu kilku dni i opanowaniu Ukrainy w ciągu kilku tygodni, ale całkowicie ten plan się nie powiódł. Putinowi pozostała propaganda. Sączy ją dalej niczym jad w głowy i serce Rosjan. Agresor dalej ma poparcie społeczeństwa. Wojnie winna jest Rosja, nie wyłącznie Putin. To sceny ze stadionu Łużniki w Moskwie. Propagandowy koncert w rocznicę ataku. Jesteśmy dumni z naszych żołnierzy i na ich cześć trzy okrzyki. Hurra! 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 To, co Putin nazywa operacją specjalną, przyniosło śmierć niewinnym ludziom. Zbrodnie wojenne stały się częścią agresji. Okupant uderzył w budynki mieszkalne, elektrownie. Chciał odciąć mieszkańców Ukrainy od prądu, ciepła i wody. Rosja jeszcze nie przegrała, a Ukraina jeszcze nie zwyciężyła. Dobrze wiemy, że droga do tego zwycięstwa jest jeszcze daleka i będzie okupiona wielkim wysiłkiem i ofiarami. Ale nie ma innej drogi. Nie ma powrotu do współpracy gospodarczej z Rosją, świata, w którym tanie surowce pozwalają Putinowi rozbudowywać siłę militarną. Nie ma powrotu do tego, co było. Taki sygnał w rocznicę rosyjskiej inwazji wysłały Stany Zjednoczone, kiedy w Warszawie przemawiał prezydent Joe Biden. Stany Zjednoczone zostaną usatysfakcjonowane jedynie zwycięstwem Ukrainy nad Rosją, a więc wszelkie ustępstwa, jakie mogłyby wejść, aby przyspieszyć te działania pokojowe, w tej chwili nie wchodzą w grę. Putin w rocznicę rosyjskiej inwazji sięgnął po dobrze sobie znany szantaż nuklearny, ale to tylko pokazuje jego frustrację, także dyplomatyczną. W ONZ w przeddzień agresji przyjęto rezolucję wzywającą Rosję do wycofania wojsk z terytorium Ukrainy. Rezolucję poparło 141 krajów. To znacznie więcej niż reprezentuje Zachód. 32 państwa wstrzymały się od głosu. W tym gronie były m.in. Chiny i Indie. Polska zajęła jednoznaczne stanowisko. Dla Rosji ta wojna dotyczy jej imperialnych pragnień i ambicji. Dla Ukrainy chodzi o obronę jej niezbywalnego prawa do suwerenności i integralności terytorialnej. Polska w ciągu ostatniego roku stała się jednym z najważniejszych dostawców sprzętu wojskowego dla broniącej się Ukrainy. Polska prawdopodobnie będzie pierwszym, a na pewno jednym z pierwszych krajów, które przekażą Ukrainie czołgi Leopard. Kolejne dostawy sprzętu wojskowego, tym razem warte 2 miliardy dolarów, zapowiedzieli Amerykanie. Dziś, zgodnie z decyzją prezydenta, odbędzie się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Tematem spotkania będzie sytuacja bezpieczeństwa kraju w związku z wojną na Ukrainie.
Rada Bezpieczeństwa Narodowego to organ doradczy prezydenta w sprawach dotyczących bezpieczeństwa kraju. W jej skład wchodzą m.in. marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, szefowie resortów związanych z obronnością i bezpieczeństwem, a także przedstawiciele ugrupowań opozycyjnych. Decyzja prezydenta o zwołaniu rady została ogłoszona po zakończeniu szczytu bukareszczańskiej dziewiątki z udziałem sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga i prezydenta USA Joe Bidena. Prezydent Andrzej Duda regularnie sięgał po taką formę konsultacji z rządem i parlamentem po wybuchu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W trakcie dzisiejszego posiedzenia omówione zostaną bieżące wnioski dla bezpieczeństwa państwa. W tym obszarze sporo się dzieje. Wizyta prezydenta Joe Bidena była potwierdzeniem zobowiązań sojuszniczych Amerykanów wobec Polski i państw naszej części regionu, najbardziej zagrożonych ambicjami imperialnymi Kremla. Prezydent Andrzej Duda ma podsumować swoje dotychczasowe działania dyplomatyczne, zwłaszcza ubiegłotygodniową ofensywę, w trakcie której przebywał w Brukseli, Londynie i Monachium. Politycy mają dyskutować też o możliwych scenariuszach na przyszłość, to znaczy jak dalej może potoczyć się rosyjska agresja przeciwko Ukrainie. Najprawdopodobniej poruszona zostanie również kwestia napięcia dyplomatycznego na linii Warszawa-Mińsk. W relacji na wrogie działania reżimu Polska wprowadziła m.in. ograniczenia na przejściach granicznych. Rząd planuje kolejny raz uszczelnić lukę VAT-owską. Proponowane zmiany mogą jednak obarczyć nowymi obowiązkami rolników, którzy gromadzą zapasy paliw ciekłych na własny użytek. Zmianom sprzeciwia się Krajowa Rada Izb Rolniczych. Od początku swoich rządów Prawo i Sprawiedliwość wprowadza rozwiązania, które mają uszczelnić tzw. lukę VAT-owską. Obecnie trwają prace nad projektem ustawy dotyczącej m.in. obrotu paliwami. Zgodnie z nowelizacją firmy transportowe, budowlane lub gospodarstwa rolne będą traktowane tak samo jak zakładowa stacja paliw. Wyznacznikiem będzie ilość gromadzonego paliwa. Projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. Stacja paliw ciekłych lub stacja kontenerowa o łącznej pojemności zbiorników co najmniej 2,5 m3, a w przypadku gazu LPG co najmniej 4,5 m3, służąca do zaopatrywania w paliwa ciekłe pojazdów, w tym ciągników i maszyn rolniczych. Przeciwko zmianom protestuje Krajowa Rada Izb Rolniczych. Jak zaznacza jej prezes Wiktor Szmulewicz, rozwiązania uderzą w gospodarstwa rolne, które gromadzą paliwa na własny użytek. Rolnicy będą musieli spełniać dodatkowe biurokratyczne wymogi. Stacja paliw to musi mieć tam ustanowienie właściwe tego zbiornika, atestów różnych dodatkowych. To już jest niepotrzebna, że tak powiem, dodatkowy wymóg, że ja to muszę rejestrować, stację paliw. Jak ja nie prowadzę ani handlu, zużywam to dla własnych potrzeb. Rolnicy będą musieli potwierdzać odbiór paliwa i miejsce jego dostarczenia. Ich działania ma kontrolować Urząd Regulacji Energetyki. W rolnictwie nie ma szarej strefy, zapewnia Wiktor Szmulewicz. Żaden rolnik nie kupi to bez faktury dzisiaj, bo ma... Raz, że ci, co są na VAT-cie, mają zwrot VAT-u, a ci, którzy nie są VAT-owcami, mają pomoc z budżetu państwa na dopłatę do paliwa do hektara i do zwierząt, więc nie są zainteresowani kupnem w ogóle ropy na czarnym rynku. Do załatwiania formalności będzie potrzebny internet, a na obszarach wiejskich wciąż nie jest on standardem. Mieszkańcy wsi to nierzadko osoby starsze, które mogą mieć problem z obsługą komputera, zaznacza ekspert do spraw rolnictwa Marek Wojciechowski. Polscy rolnicy będą mieli kolejne obciążenia. Będą przede wszystkim musieli wrzucać wszystkie dane do systemu, który zostanie stworzony po to, żeby ten system uszczelnić. Co do zasady, te przepisy są słuszne, ale bez wątpienia trzeba wyłączyć z ich obowiązywania, czy też z obowiązku, które nakładają rolników. To nie pierwsza próba nałożenia na rolników dodatkowych biurokratycznych obowiązków. W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Rolnictwa wycofało się z wdrożenia unijnych przepisów dotyczących rejestracji drobiu hodowanego na własny użytek. To nie czas na kolejne utrudnienia, mówi Janusz Gargała z Rolniczej Solidarności. Rolnicy zmagają się ze spadkiem cen na rynkach zbóż z powodu importu ukraińskich plonów. To wszystko trzeba by było przygotować od podstaw, czyli wszystko to, co tutaj wpływa, kontrolować, jaki jest zbyt tego zboża. Tego niestety nie ma i tutaj nie wiem, czy dojdzie do porozumienia. We wtorek Rolnicza Solidarność po raz kolejny spotka się z wicepremierem, ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Henrykiem Kowalczykiem. W przypadku braku porozumienia rolnicy mogą wznowić protesty. Rolników nie satysfakcjonują dopłaty do pszenicy i kukurydzy przygotowywane przez resort. Proponowane rekompensaty będą uzależnione od województwa i obejmą maksymalnie 50 hektarów upraw.
Ustawa wiatrakowa z poprawkami Senatu wróciła do Sejmu. Posłowie mają się nią zająć na najbliższym posiedzeniu. Wszystko wskazuje na to, że minimalna odległość wiatraków od zabudowań mieszkalnych wyniesie 700 metrów. Nowelizacji ustawy wiatrakowej domaga się Komisja Europejska. Według PiS-u ma to być jeden z 37 kamieni milowych, który pozwoli odblokować Polsce pieniądze z KPO. Partia rządząca odeszła od regulacji, jakie zaproponowała chwilę po tym, gdy w 2015 roku objęła władzę. Wprowadzona wtedy ustawa 10H miała uchronić wieś przed konfliktami społecznymi. Wśród mieszkańców budowa wiatraków na lądzie budziła ogromne emocje. Teraz jednak presja Brukseli sprawiła, że dotychczasowe restrykcje zostaną cofnięte. W miejsce 10H PiS proponował początkowo minimum 500 metrów, potem zmienił zdanie na 700. Pamiętajmy o tym, że to jest kwestia wyważenia pewnych racji społecznych. Z jednej strony racji firm, które produkują energię elektryczną, stawiają farmy wiatrowe, ale również mieszkańców, którzy mieszkają w pobliżu tych farm wiatrowych. Ta formuła 700 metrów według rzecznika rządu Piotra Müllera była kompromisem, choć i tak budziła ona wątpliwości na przykład Solidarnej Polski, a także pojedynczych posłów Prawa i Sprawiedliwości. Z tymi regulacjami nie zgodził się Senat. Izba zaproponowała zmniejszenie odległości z powrotem do 500 metrów albo nawet jeszcze mniejszej, jeśli zgodzą się na to mieszkańcy danej gminy. Nowelizacją znów zajmie się Sejm. Nic jednak nie wskazuje na to, że ta poprawka uzyska poparcie posłów. My za tym kompromisem nadal jesteśmy, więc spodziewam się tutaj raczej podtrzymania stanowiska Sejmu po powrocie tych uwag z Senatu. Najbliższe posiedzenie Sejmu zaplanowane jest w dniach od 7 do 9 marca. W tym wydaniu to wszystko. Ponownie widzę się z Państwem o godzinie 10. Z Panem Bogiem.